Nie, czuję się już naprawdę w porządku. Bóle, które mnie minęły, teraz kwestia jest tylko po prostu do formy. Potrzebuję na pewno dużo grania, dużo treningów szóstkowych tak zwanych. Troszkę jeszcze oczywiście treningów siłowych, gdyż muszę utrzymać tą równowagę mięśniową między lewą a prawą stroną, gdyż tam jeszcze jest lekka różnica, ale to już jest naprawdę kwestia czasu, co mogę robić równolegle z normalnymi treningami. Powrót po takiej kontuzji nie jest łatwy, ale tak jak powiedziałeś, to hartuje. Pokazuje twoje słabości, z jakimi nawet nie wiedziałeś, że się borykasz wtedy, gdy byłeś zdrowy i po prostu czasem nie wiedziałeś, że narzekasz na byle błahostki, a nie wiedziałeś, co to będzie, jak czeka cię naprawdę coś poważniejszego. No cóż, no ja mam nadzieję, że po tej kontuzji, nie wiem, czy wrócę w lepszej formie, ale na pewno psychicznie wrócę silniejszy i no mam nadzieję, że to przyda mi się również na boisku. Nie no, łza w oku może się nie pojawiła, a na pewno było to miłe uczucie wrócić do czegoś, co się kocha i czym przy okazji też zarabia na życie. Po samej operacji miałem miesiąc praktycznie nic nie robienia i po tym miesiącu już samo, nie wiem, pójście na jakąś siłownię, na jakieś coś zrobić, pobiegać, to już było naprawdę coś miłego, coś fajnego i już z utęsknieniem później czekałem na to, aż wejdę na boisko. Oczywiście jest to bardzo miłe i cieszę się, że sztab postanowił mi zaufać, dziękuję im za to bardzo, ale to nie było tak, że oni w ciemno mnie tutaj przyciągnęli, byli ze mną w kontakcie przez cały ten okres mojej rehabilitacji, byli w kontakcie z rehabilitantami, z lekarzami, także wszystko to monitorowali. No i cóż, oczywiście też po rozmowach ze mną doszli do takiego, nie innego wniosku, postanowili mi zaufać. No, mam nadzieję, że spłacę ten kredyt zaufania w 100%. I cóż, no jestem w tej 14, 16, 15, nie wiem jak już, ilu już nas teraz jest, ale na Tokio, ale sprawa Rio jest ciągle otwarta, także każdy kto jeszcze ma, jest w polu widzenia trenera, ma szansę, także wszyscy się muszą starać jeszcze mocno. Ja będę robił to samo. Takich treningów stricte szóstkowych, pokazujących w jakiej formie się naprawdę jest, jeszcze nie odbyłem. Odbywałem takie treningi mocno indywidualne. Nie wyglądało to źle, także no, myślę, że to naprawdę nie jest kwestia długiego czasu. Myślę, że tydzień, dwa, trzy takiego naprawdę mocnego treningu i będę już, mam nadzieję, że przynajmniej w takiej formie jak przed kontuzją. Bardzo się męczyłem siedząc za bandami i oglądając to, co się dzieje. I nieważne, czy to były złe, czy dobre momenty gry naszych chłopaków, po prostu czułem taką niemoc, że nie mogę wejść na to boisko, nie mogę pomóc, nie mogę się z nimi tam cieszyć. Mogłem się cieszyć z boku, także no było to naprawdę bardzo, bardzo niefajne uczucie. I chyba jedno z gorszych, jakie do tej pory przeżywałem. No, mówiłem już wcześniej w wywiadach, że nie lubię patrzeć na oglądać się od meczu siatkówki, ale mi chodziło właśnie o to przez pryzmat taki, że siedzę tymi bandami i nie mogę nic zrobić. To jest dla mnie naprawdę bardzo męczące. Cieszę się, że to już za mną. Otaczać się życzliwymi ludźmi, którzy będą z tobą w każdym momencie najtrudniejszym nawet dla ciebie, gdyż no, samemu jest to na pewno bardzo ciężko przeżyć. Dobrze jest też porozmawiać z kimś, kto już taką kontuzję, czy też po prostu jakąś kontuzję przeszedł. Tak, no ja miałem okazję gadać na przykład z Alkiem Achremem, który też po naprawdę ciężkiej kontuzji wracał do siebie, także wpajał mi to do głowy, żeby po prostu się nie poddawać, żeby robić swoje, zostawać po tych treningach dłużej, przychodzić wcześniej przed treningami, żeby zapierdzielać za przeproszeniem mocniej niż wcześniej. No wiadomo, że nie jest to łatwe na początku, ale każdy mały kroczek do przodu naprawdę jest takim sukcesem, że cieszysz się z tego naprawdę bardzo mocno i widzisz, jak zwracasz do tego zdrowia, jest to naprawdę wspaniałe uczucie.